Ja się nazywam Pilgun Arjun Bhatel i tak trochę aktorze, tak trochę śpiewam, tańczę, recytuję, jestem takim człowiekiem rekonesansu, tak mi mama mówi. W każdym razie miło mi jest was wszystkich tutaj zobaczyć. Kto jest za tym, niech podniesie ręce. A kto za przeciw? Kto się wstrzymał? No dobrze. No to przejdźmy dalej, bo zdania są podzielone. Bo wiecie, o co chodzi? Chodzi o takie kaczątko. No, kaczka w dzisiejszych czasach się kojarzy różnie. Uwierz w siłę magii. Poznaj calineczkę. Piękna jak marzenie. Niezwykłą dzieweczkę. Baśni naszej słuchaj. Dobrze nastaw ucha. I nadstaw ucha. Teraz się złapałem, że prawie bym się zaczerwienił, gdyby nie to, że za chwilę gram na kłamstwo. Na razie wyjechałem z powodów takich, że nie wiadomo, co chodzi o pieniądze. Wydawało mi się, że zawsze mam na wstrych jakąś odpowiedź, a to nie, po prostu wyjechałem po to, że szukamy jakiegoś nowego pomysłu na postać, a że trwa to u scenarzystów tyle ile trwa, no to ja zawsze chcę wchodzić z buciorami w życie swojego bohatera z jakimś nowym kolorem. Na razie nie znaleźliśmy tego koloru, więc na razie wyjechałem na odwyk, że tak powiem. A dlaczego pani pokochała tę postać? Może pani powiedzieć?